dzieciaki, a dzisiaj małe wspomnienie lata. Napiszcie mi koniecznie, jaka jest wasza ulubiona pora roku, bo moja to zdecydowanie wiosna i lato. Uwielbiam tę porę roku, jest cieplutko, jest pięknie, śliczniutko. No i oczywiście jest mnóstwo słoneczka, a ja kocham słoneczko, ono napędza moje baterie nieskończone, muffinkowe. Mam dzisiaj kalendarz adwentowy, czyli grudniowy, ale wakacyjnymi rzeczami. Są tutaj jakieś akcesoria właśnie związane z latem, z plażą, z oceanem, z morzem i z rybkami. Mam nadzieję, że będą tutaj najsłodsze rzeczy przypominające te cieplutkie dni. Ale najpierw chcecie dołączyć do najsłodszego i cieplutkiego teamu na całym YouTubie, Muffinek Anny, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. Mieliły się światełka. Moment. Okej. Jest on taki malutki. To jest takie tycie wspomnienie lata. Taka dosłownie malutka szkatułeczka. Ma 24 pozycje poukładane po kolei, więc nie będzie problemu, żeby znaleźć tu cokolwiek. Okej, idziemy do jedyneczki. Oj, mam trochę problem, że... Wow, ale wyleciało. Tu już pewnie jest dwójeczki, więc delikatnie to wepchnę i nie będę patrzyła, co to jest. A tu mamy pierwsze co, czyli bazę pod naszą bransoletkę. Chyba podobny kalendarz otwierałam, że właśnie pierwszym była baza pod bransoletkę, a później były charmsy. Tym razem... No wyjmij się. No nie mogę. Tym razem chyba nie będą to charmsy, ale może takie bardziej koraliki, tak, bo tutaj nie ma gdzie tego przyczepiać. Koralikowa bransoletka. Mam taką bransoletkę w ogóle od Kitka. Kitek kupił mi jako jeden z pierwszych prezentów, jak byliśmy razem. Kitek, bardzo ci dziękuję, było to mega słodziutkie. Do tej pory ją mam. A tutaj jest bardzo ładna, jest dosyć mała, ale dzięki temu... A nie, w sumie jest okej. Okay. Jest okej, okay, tak się wydawała po prostu mała. No mamy pierwsze okienko, ale potrzebujemy tutaj wakacyjnych koralików, które mają nam przypomnieć o tych wakacjach, tak? Ja już za nimi tęsknię. Tutaj mamy właśnie... A nie, to jest chyba w ogóle z czegoś innego, albo właśnie z tej jedyneczki może jednak. Nie wiadomo, jeśli będzie puste okienko, to nasza syrena chyba stamtąd wleciała. Co prawda, syrena jest złota, to jest srebrne, więc tak ni to, ni owo. Dlatego jak będzie wisieć, to ona będzie wisieć w tą stronę, bo patrzcie. W jaki sposób ja mam to nawlec? Moment. Może to się jakoś odkręca? O, tu się chyba odkręca. Uff, już się wystraszyłam. A nie, ona wisi dobrze. To mi się coś pomyliło. Mój błąd, wybaczcie. Mamy pierwszą co na to syrenkę, a w drugim naszym okienku mamy... O ja! To jest konik morski! On jest prześliczny, jest w kolorze różowym, co prawda znowu jest złoty, a to zawyżka jest srebrna, ale jest prześliczny. No chyba bardziej mi się spodobał niż syrena. Jest sztosikowa, w ogóle filmik, na którym przez 24 godziny próbowałabym być syreną. Zresztą sami zobaczycie, o co chodzi. Macie w tym filmiku piękna miniaturka, ja wiem. W trójeczce mamy... Czy to jest delfin? Błagam, bo to jest taki błękitny. To jest chyba bardziej rekin. To jest ogólnie rekin w takim pięknym, błękitnym kolorze. Czemu one są złote, a on jest srebrny? Ja tego nie rozumiem. Zawieszka srebrna, one złote. Tego nie rozumiem, ale te rzeczy są naprawdę przesłodkie. Jejdź, ale to będzie urocze. O, ja cię kręcę. Napiszcie mi koniecznie, jaka część... A, odwrotnie to złożyłam. Jaka część biżuterii jest waszą ulubioną? Czy to są kolciki, pierścionki, broszki, naszyjniki, bransoletki, a może w ogóle co innego? Więc napiszcie mi koniecznie. A my idziemy do czwóreczki. W czwóreczce mamy... Ogon, o matko. Ktoś zerwał syrenie ogon. Syrena? Nie, ona ma. To nie od niej. A może jakiś rybie? Jest ładny, bo jest fioletowy, ale jednak trochę to jest creepy, nie uważacie? Tak, nie? No tam. Może zrzuciła ogon na zimę. Czy tam skórę na zimę. Jak dobre! Węże. Dlatego to jest kalendarz. Kitek, ty to masz łeb, naprawdę. A, widzisz? Janteczka. O matko, a teraz mamy od niej łuski. Czyli co, łuski też zgubiła? Patrz. A może jednak zrobili z niej tuńczyka. W sensie, wiesz, no takiego. Ale to jest ładne, to jest takie trójwymiarowe i pięknie się błyszczy. Normalnie jak prawdziwy ogon syreni. Jak prawdziwe łuski, prześliczne. To już jest jeden z kolejnych ulubieńców, bo te łuski są naprawdę sztosikowe. W ogóle ja to robię w naszej bazie. A tą bazę i cały dzień, w której nią spędziłam i całą noc macie na filmików proponowanych. Także zapraszam was tam cieplutko. Baza uważam, że jest sztosikowa, była spełnieniem moich marzeń dzieciństwa. Ale teraz idziemy do szósteczki, czyli do mikołajek, syrenich, letnich mikołajek. Muszle mamy! O ja, jaka śliczna! Nie no, ja jestem oczarowana tymi rzeczami. Matka, kiedy to wszystko jest urocze! No może nie, no może nie. Może nie. Drugą stronę to zrobiłam. Siódemeczka. Okej. Tu mamy tym razem sam koralik w takich właśnie syrenich kolorkach, takich morskich. Bardzo jest ładny. Co prawda powinnam to jakoś tak przepleść, ale strasznie mi się on podoba. O, ja nie mogę. Ja nie będę mogła wybrać później faworyta. Ósemeczka. I pod ósemką kolejny koralik. One powinny być chyba bardziej tak zróżnicowane. I on jest dokładnie taki sam. Czyli możemy je przepleść, tylko że szkoda, że są w tym samym miejscu. Powinny być bardziej właśnie jakoś tak z jednej strony kalendarza, z drugiej. Ale ja sobie to
to później poprzemieniam. Dziewiąteczka! Bo po co otwierać kalendarz miesiąc, skoro można w jeden dzień, a w sumie to w godzinę. Wow, ten jest trochę inny i jest takimi pięknymi niebieskimi cyrkoniami. Przypomina mi się lato. Jest mi teraz tak zrodzie przykro. Ja nie lubię jesieni. Dziesiątka. Patrzcie, no jakim sposobem? No znowu mamy ten sam koralik. Jest śliczny, tylko tak jak mówię, gdyby bardziej był inaczej rozmieszczony, ale jest piękny. Bardzo mi się on podoba, więc bez komentarza lecimy dalej. Jedenasteczka! W jedenasteczce mamy... Wow, dwukolorowy. W ogóle jak włosy nad nami, nie uważasz, Kitek? No, ona ma takie kolory, niebiesko-różowe. Tak, jest bardzo ładny, jest taki bardziej szklany, lekko popękany, jak właśnie takie fale morskie. Bardzo mi się on podoba, jest naprawdę sztosikowy. Fale morskie. Nawlekamy, idziemy do połowy naszego kalendarza, czyli do dwunastki. Pod dwunastką mamy ten, ale patrzcie, ten jest trochę inny. Ten jest ciemniejszy o wiele. No. Powiem wam, że mam mały problem, bo mi tak się trochę już tutaj miejsce kończy, czyli tak naprawdę ja mogę to ułożyć jak chcę i nie muszę wszystkich wykorzystywać, żeby mieć całą bransoletkę. Więc fajnie, to co nie będzie mi się podobać, to po prostu sobie odłożę na bok. Pechowa trzynastka. O, a pod trzynastką mamy rybcie. Bardzo ładną rybcie, więc trzynastka tym razem była szczęśliwa. Nie zakładaj, bo to jest pechowa rybcia. Nie jestem przesądna, jaki ty jesteś niemiły. Pechowa rybcia to jest. To jest bardzo ładna rybcia, więc mamy trzynastce szczęście. W czternastce mamy... O! Drinki pod palemką. Mamy ananasa, mamy tutaj jakiś koktajl, okulary przeciwsłoneczne i takie serduszka w ogóle na całej tej grubości. Ładne, co prawda kolorystycznie mi się mniej podoba, więc na razie odstawiam na bok, ale dajemy tu okejkę i idziemy do piętnastki. Wielorybek, nie! Ogonek wieloryba, no wybacz, zostajesz naderwany. Wow! Patrz, jaki to jest koralik. To jest koralik, który jest jednocześnie rozgwiazdą, dobrze mówię, ale w takim kształcie i dziurkę ma właśnie tutaj. Mega, jeszcze tutaj ma jedną muszelkę, bardzo mi się to podoba. Ja nie mogę, ale pomysł. Bardzo ładnie to jest zrobione. Szesnasteczka! Żółw! Żółw! O matko, ja uwielbiam żółwiki! Moja przyjaciółka w dzieciństwie miała żółwia. Uwielbiam tą jej żółwikową, panią żółwikową, bo to była pani. I była bardzo ładna, zawsze jej tak w skalniaku sobie chodziła. My się bawiłyśmy na dworze, ona sobie chodziła w skalniaku, a teraz mam własnego żółwika właśnie tutaj. Stosikowo. Siedemnastka! W siedemnastce mamy bardzo ładny koralik, ponieważ ma oprócz właśnie takich niebieskich, błękitnych cyrkoni, ma jeszcze rozgwiazdy śliczne. Ja cię kręcę! Osiemnastka! Rybcia, wybacz, muszę tutaj wejść. O, to jest koktajl, patrz. Jaki tutaj jest koktajl pod palemką z pomarańczką, rureczką. I on jest w kształcie takiej trochę truskawki, czy coś w tym stylu. No nie, ja teraz po prostu, Kitek, musisz mnie zabrać gdzieś. Nad morze mnie zabierz. Pojedziemy nad morze w zimę. No dobra. No co zima jest? Ale tam trochę byliśmy i fajnie się bawiliśmy. Znowu moje ulubione łuski, tym razem w formie serduszka i ta łuska jest różowa. Nie no, ja nie mogę, to są najlepsze. Co prawda one są troszeczkę mniejsze niż tamte wcześniejsze. Te wcześniejsze były zdecydowanie grubsze i mi się chyba bardziej podobały, ale to też jest bardzo ładne. Dwudziestka! Zbierzamy się już do końca, czyli do świąt nad morzem, w ciepłych krajach. O, mam tutaj piękną rozgwiazdkę, tak? Mniej mi się ona podoba niż pozostałe, ale też nie jest zła. 21! Ale muffinka szybko przeleciała przez ten kalendarz. No tak, muszelka, no bo ja naprawdę się nie mogę doczekać. Już lata, dopiero się skończyło. Bardzo ładnie i czekaj, coś jest napisane na tym. Na tej muszelce napisane jest summer, czyli lato. No to właśnie ona ma nam przypomnieć o tych cieplutkich miesiącach. W zimę, o lacie. O lacie. O lecie. 22. Mamy znowu tu ogon syreni. Też mi się średnio podoba. Ten wcześniejszy mi się podobał bardziej, ale to i tak jest trochę creepy, że on jest naderwany. Co prawda jest dwustronny, jako jeden z nielicznych koralików, ale no jednak naderwany ogon syreni to takie trochę creepy. Arielka! Ona chciała zostać człowiekiem, więc nogi teraz ma, a syreni ogon zostawiła. I to już jest druga logika. Nic nie mówię. Nic! 20. Trójka! I w 20 trójce mamy przepiękną, błękitną muszelkę. I to taką 3D. Bardzo jest ładna. Normalnie jak korona troszeczkę wygląda. Korona dla królowej Muffinek i wielkich skarbowców. Muffiny art. Muffinki po prostu. 24, czyli ostatnie okienko z naszego kalendarza. Zobaczymy, czy cokolwiek zmieni, bo uważam, że i tak mam już... Patrz, bo ja mówię, że się nie zmieści na jedną, to mamy dwie. I tak w jedynce powinny być razem z czerwcem, bo w ostatnim okienku też mamy razem z czerwcem. Ostatnia Wigilia jest jednym też z najlepszych okienek. A wiesz po co? Po to, żebyś zrobiła bransoletki przyjaźni. Tak, masz rację, no bo wiesz, że po co masz tyle koralików, skoro to się nie mieści. A mamy tutaj trzeci ogon syreni, który jest taki bardziej ombre w trzech kolorach. Mamy kolejną bransoletkę, którą zrobię dla mojej przyjaciółki. Ja jestem zachwycona tym kalendarzem. Wygląda to wszystko mega, mega uroczo. Daję temu kalendarzowi 7 na 10 bym dał. Daję
szczerze, 10 na 10. Bardzo jest uroczy, na prezent będzie genialny, a przy okazji mamy super rzeczy w nim. Także dajemy kciuka w górę, koniecznie napiszcie, jaki kalendarz otworzyć dalej. Pamiętajcie o kciukach do góry, a my sobie widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!